Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki krótki opis termometru laserowego. Model to jest GM320. Jest to najtańsza wersja budżetówka do zastosowań właśnie bardziej stricte w kuchni niż w elektronice. Jak niektórzy wiedzą, w poprzednim odcinku próbowałem tym termometrem zbadać temperaturę grota z lutownicy T12 i była totalna porażka. Także od razu mówię, że do elektroniki ten termometr totalnie się nie nada. Bardziej on się sprawdzi w kuchni, gdzieś na jakimś grillu, gdzie sobie sprawdzicie temperaturę waszej karkóweczki i tak dalej. W samochodzie może też się sprawdzić, ewentualnie teraz już próbuję tak sobie myśleć, gdzie on mógłby się najlepiej sprawdzać, nie? No ale zobaczmy sobie coś takiego. Najpierw cenę tego GM320 się przełączę na Firefoxa i powiem wam, że tutaj jest w sklepie ten termometr za 34 zł i jest dosyć fajnie dokładny opis tego termometru. Oczywiście podlinkuję wszystko do filmiku, także każdy będzie mógł sobie zobaczyć. Tu macie dane techniczne tego wszystkiego. Powiem wam szczerze, że tak teraz jak tutaj czytam, na przykład jakaś emisyjność 0,95 preset, to powiem wam szczerze, nie wiem o co chodzi. Czas odpowiedzi 500 milisekund. Czyli nawet szybko, nie? Żywotność baterii. Laser wyłączony 12 godzin. To powiem wam, że króciutko, 12 godzin to jest mało. To już bym wolał zainwestować w jakieś akumulatorki do tego laseru, żeby sobie podładowywać ewentualnie, niż tracić pieniądze na baterię. Bo w skali roku myślę, że jak ktoś taki termometr by używał dosyć często, no to wywali na te baterie trochę hajsu, jakby nie patrzeć. Instrukcja w języku polskim, opakowanie blister, idealne na prezent. Mówię, na grilla, gdzieś do kuchni, żeby sprawdzić temperaturę. Na przykład. Podam wam taki przykład teraz fajny. Kiedyś sobie kupiłem Yerba Mate i ta herbata wymaga dosyć specyficznego przygotowania, czyli ona musi być, nie może być zalana wrzątkiem, musi być odpowiednia temperatura wody i tak dalej. Takim termometrem mógłbym właśnie sprawdzić temperaturę wody i w odpowiednim momencie zalać tą Yerba Mate. Także no mówię, on się sprawdzi w kuchni. Tu są nawet zdjęcia, że można sprawdzić, ile płyta grzewcza ma stopni. Jak widzicie, coś w lodówce, 0,3 stopnia. No, czyli 3 stopnie w lodówce ma tam jakiś klient, z tego obrazka wynika. No i do tego ten termometr jest ok. Nie będę nic narzekał. Nawet jakiś tutaj filmik na YouTubie, że jest jego test. Też podlinkuję wam, żebyście sobie mogli ten filmik oglądać. Ja go jeszcze powiem wam szczerze, nie oglądałem, bo tylko wyszukałem troszeczkę informacji o tym termometrze, żeby wam właśnie przekazać. Na Allegro jest od 44 zł ten termometr, bezdotykowy termometr laserowy. Na AliExpress, słuchajcie, no tutaj już jest fajna sprawa za 16 zł, no to już jakbym miał kupywać, to przynajmniej dwie sztuki bym kupił, nie? Skoro tutaj w Polsce wydam 44, a na AliExpressie 32 zł, 33 z groszami. 33 z groszami, jeszcze tam wysyłka, no to mogłem poczekać, ale mam wtedy dwie sztuki, tak? Także zobaczcie, jaka jest tutaj niska cena na AliExpressie, 16 zł za ten termometr. Też jakiś opis, zakres pomiarowy od 50, minus 50 do 380 stopni. No i tak wygląda to. Dobra, co by wam tu jeszcze pokazać? To wam pokazałem. Filmik zobaczycie sobie, jak będziecie chcieli. Tutaj też. No i tutaj, no faktycznie, no widzicie, to jest taki przykład właśnie, że świetnie się nadaje bardziej do kuchni niż do elektroniki. Jeżeli chodzi o, teraz wam coś pokażę, badanie temperatury skóry. No to zobaczmy, ile moja dłoń ma, nie? 31,4 stopnia. Tak naprawdę bawiłem się, że przystawiałem go do czoła. Nie odczytał mi tej temperatury taką, jakbym sobie zbadał ją termometrem, wkładając pod pachę. Zastanawiam się, jakie termometry mają właśnie gdzieś na lotniskach, gdzie ci
przykładają do głowy i mają bardzo chyba muszą mieć chyba bardzo dokładny odczyt, żeby stwierdzić, czy macie gorączkę, czy nie. Bo jeżeli by mi przyłożyli taki termometr do czoła i by stwierdzili, że mam 31,6 stopnia, no to by powiedzieli trup. Pan nie żyje. Dobra. Teraz takie info na temat tego termometru laserowego. Dostałem go w pracy od mojego szefa. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda. I słuchajcie, moty był taki z tym termometrem, że on upadł, z tego co słyszałem, i coś się z nim tam działo. Widać tutaj, zobaczyłem, że już ktoś go otwierał, bo są takie ślady otwierania. No nie pokażę wam to teraz na mikroskopie, bo mi kamerka wypadła z obiektywu. Także na razie tylko musicie zobaczyć, że widać, że jest, że ktoś śrubokrętem po prostu tutaj musiał coś podważać. I generalnie widać, że działa, ale jest taki motyw, że zobaczcie, tutaj macie na górze jakby taki celownik. Jeżeli ja teraz go włączę, to widzicie, że laser ucieka troszeczkę w prawo. Nie jest idealnie na środku. Postaram się to naprawić, żeby on był idealnie na środku. Zobaczymy, czy mi się uda. No i chciałbym bardzo go rozkręcić. I tu jest pytanie, czy mój szef to ogląda, bo mnie może potem w pracy zaciukać. No ale jak coś to odkupię, nie? Urwie mi z wypłaty. Dobra. Zasilany jest dwoma paluszkami, tymi małymi. Mówię, lepiej zainwestować w akumulatorki, w ładowarkę, NLOPy. To jest bateria AAA. Dwie bateryjki. I to zasila ten termometr. To co? Rozbieramy go? Zobaczylibyśmy mniej więcej, jak to wygląda. Spróbuję ściągnąć tą tutaj część, która już była ściągana. Jak widzicie, tutaj na górze mamy ten jakby laser, który wam pokazuje, gdzie dokładnie mierzycie tą temperaturę. No i w środku macie już cały ten czujnik, który tą temperaturę jakby bada. Laser jest tylko i wyłącznie do wskazania punktu, którego będziecie tam badali tą temperaturę. Nic więcej. Nieraz niektórzy właśnie mylili, tak jak ja, powiem wam szczerze, że ja myślałem, że jakoś laser to tą temperaturę mierzy, że odbija i zwraca informacje do tego jakby termometru, a to jest nieprawda. Tak naprawdę wszystkim zajmuje się tutaj ten cały jakby, nie wiem jak to powiedzieć, układ. No ta podczerwień, tak? Jakaś infrared, czyli. Dobra, spróbujmy sobie go otworzyć, zobaczymy mniej więcej, jak on wygląda. Ja tutaj się pobawię też takim jakimś śrubokrętem, żeby go otworzyć. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzę. No i postaramy się ten laser naprawić troszkę. Zobaczcie. Przednia obudowa ściągnięta. Laser jest na kabelku. Na kabelku, który jest oznaczony kolorem czarnym i czerwonym. To jest najzwyklejszy laser, podejrzewam, taki jak macie w tych takich latareczkach nieraz, co przyciskacie. Także jakby taki laser się zepsuł, to pewnie albo możecie kupić go gdzieś na AliExpressie w bardzo niskich cenach, podejrzewam, albo gdzieś na Allegro znaleźć jakiś laser tani za 5 zł i wymienić go tutaj z tym. Zmierzylibyśmy sobie może, jaki tutaj prąd idzie na ten laser. Dobra, zróbmy coś, taki eksperyment. Ile tutaj w ogóle leci zasilania, jak się go włączy? Ja sobie podłączę w tym celu miernik, nie? Ale wiecie, co zrobię? Podłączę miernik od tego zasilacza, który sobie zrobiłem DI. I on ma taki motyw, że jak nie jest włączone zasilanie, to może pobierać, służyć jako po prostu miernik, tak? Taki DC. Także zabawimy się tym. Oczywiście sobie tutaj podepnę pod kabelki się. Dobra, jestem podpięty. 0 V mam na tym moim. Nie widzicie, bo on leży mi tutaj pod biurkiem troszeczkę. Teraz uruchamiam.
Nic się nie dzieje. Czy ja dobrze włożyłem baterię? Jeszcze raz sprawdzę. Aha, tu jest plus, a tu minus. Dobra. Ok. Teraz jeszcze raz patrzę. Coś nie działa. Widzicie, mamy pierwszy problem. Coś nie działa. Mogłem zwarcie zrobić po prostu. Zobaczymy teraz. Mamy jakiś problem z zasilaniem baterii. Ale jestem głupi, no złożyłem na odwrót baterię. Dobra, jeszcze raz. Sprawdzamy. Działa. Ok, teraz jestem pewny, że działa na 100%. Teraz jeszcze raz się podepnę tutaj pod ten laser i zobaczymy mniej więcej, ile to nam tutaj pokaże. Dobra, myślę, że się chyba wpiąłem. Naciskam. Nie wpiąłem się, bo nie pokazuje mi. Czyli musiałbym ja zaświecić sobie światło teraz, żeby to lepiej widzieć tutaj. No generalnie muszę złapać się tutaj na tym. Czerwony na pewno złapał, ale ja muszę złapać czarny jeszcze. Spróbuję jeszcze raz. 1, o nie. 2,83 V jest na laserze. Tak, 2,83. 2,83. Dokładnie. 2,83 V leci na laser. To taka ciekawostka już ode mnie. Przynajmniej wiemy, jakie mu napięcie można zapodać. To co, rozbieramy go dalej, nie? Wykręcimy tutaj jedną śrubkę w tym celu. Tu jest po boku jedna śrubeczka. Tutaj zdejmiemy prawdopodobnie tą też osłonę, bo będzie musiała być zdjęta tak czy siak. Staram się to zrobić jak najbardziej delikatnie, tylko potrafię. Przyciski, jeżeli chodzi o ten termometr, są na takich tych. Sobie wyciągniemy. Zobaczcie. Coś takiego. Jak w pilocie. Dobra. To mamy zdjęte. Prosty jest w konstrukcji. Bardzo prosty. I teraz ja tylko sobie zmienię na krzyżaka jakiegoś, który mi wykręci tą śrubkę. Fajnie. Dobra, to teraz lecimy tutaj. Generalnie to wygląda teraz tak. Po zdjęciu tej obudowy. Najważniejsze, żeby nie uszkodzić całego tutaj wyświetlacza, bo to jest dosyć delikatna sprawa. Wykręcamy tą śrubkę. Chcę się dostać do elektroniki, żeby zobaczyć, jak on wygląda w środku. No i dobra, tutaj mamy śrubkę wykręconą, żadnych śrubek już nie widać, także postaram się go teraz bardzo delikatnie otworzyć, tak żeby nic tutaj nie uszkodzić. I myślę, że będzie on z tej strony. Tak, o, tutaj mamy przycisk, który będzie pewnie na jakiejś sprężynce. W zasadzie to można by jeszcze ściągnąć ten uchwyt tutaj. Jest bardzo prosto też wkładany na takie te jakby zatrzaski dwa. I uwaga. Powoli. Czy jest jeszcze jakaś śrubka? Jest, jeszcze jedna. Widzicie, musicie zdjąć to. Druga śrubka od strony baterii. Czyli dwie śrubki trzymają całą konstrukcję. I teraz uwaga, otwieramy go powolutku.
Jest, ok. Ściągnięte. To sobie położymy na bok. Sam przycisk jest zamontowany na takiej sprężynce. I co my tu mamy? Wyciągnijmy sobie w ogóle go z tego. Aha, nie da rady do końca. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przednią płytkę, zobaczcie, jak on wygląda. Mamy tutaj buzzer, czyli ten głośniczek, który nam pipczy. Przycisk, którym uruchamiacie ten cały ten. No i cały ten tutaj korpus od tej kamerki, jakby powiedzmy, nazwijmy to tak, która bada tą temperaturę. Z drugiej strony, co mamy? Coś takiego. No i generalnie nic więcej nie ma tu ciekawego do pokazania. Wyświetlacz LCD, trzy pola od przycisków. Z drugiej strony, jak obrócimy, mamy standard, klasykę płytek zalanych. Procesor cały, który obsługuje wszystko, jest zalany tą żywicą taką. To jest kamień, to jest nie do usunięcia, to tylko można ewentualnie wyfrezować. Kondensatorki, rezystorki jakieś. Tutaj jest jeszcze jakiś, jest kurczę, nie wiem, może tranzystor. Albo jakaś dioda. Ciężko teraz to stwierdzić, bo nie widzę, co tam pisze. No i tak wygląda taki termometr laserowy od wewnątrz. No i co? I trzeba go poskładać teraz, nie? Złożyć go, ustawić ten czujnik od lasera, żeby był prosto. I to wszystko. Zobaczyliście sobie przy okazji, jak wygląda taki termometr laserowy od środka. No i dobra, składam to cudeńko za 16 zł, żeby nie było. Tutaj jest pewnie na ten kabelek, żeby wchodził fajnie, bo on był chyba jakoś tak umiejscowiony. On tutaj ma wejść. Tą szczelinę specjalną taką, żeby to przeszło. No i chyba tutaj najtrudniejszym motywem jest zamontowanie tego przycisku, żeby on odbijał i naciskał tego switcha. No widzicie, jak to jest zrobione? To jest na takim czymś, nie? I to naciska na ten switch. Dobra, ja składam i spróbuję ustawić ten laser, żeby on prosto był. No i dobra, składamy go. Prosty jest w budowie, jak konstrukcja cepa. Za mocno nie dokręcamy tych śrubek, żeby tam gwintów nie przerwać. Druga śrubka idzie tutaj. Proszę bardzo. Zostało nam tylko założenie tutaj tego przedniego front paneliku. Założony. Nic skomplikowanego naprawdę tutaj nie ma. Teraz założymy sobie klapkę od baterii. Ona się nawet wysuwa tutaj. Fajnie to zrobione. Bardzo fajnie ktoś przemyślał o budowę tego laseru, ponieważ jest takie wyżłobienie, które bardzo łatwo naprowadza nam na mocowanie tego. No, tutaj ktoś przemyślał, bo jakby nie było, to trzeba było się męczyć, żeby to rozszerzać. A tak to chwila, moment i działa. Sprawdźmy sobie, czy on się w ogóle teraz będzie włączał. To jest po pierwsze. Teraz baterie dobrze zamontowane. I teraz laserem kieruję w jakąś tam część. Działa bez problemu. Tutaj możecie włączyć podświetlenie tego ekraniku. Możecie wyłączyć laser, że nie będzie świecił. Dzięki temu unikniecie na przykład komuś, że tam nie wiem, no załóżmy, że w czoło będziecie chcieli tam komuś przyłożyć i zbadać temperaturę, no to wtedy wyłączacie laser, żeby przypadkowo w oko komuś nie zaświecić. No i widzicie, ten laser praktycznie on tylko pełni rolę tego, żeby pokazać dokładnie punkt, który chcemy zbadać, tak? Bo obracam go teraz w drugą stronę i zobaczcie. 21,5 stopnia.
Tylko i wyłącznie bada temperaturę tutaj, ten sensor. Dobra, to mamy zrobione. I teraz będzie zabawa w naprawę tego laseru. Ja sobie go włączę. I teraz tutaj będę kręcił nim, żeby zobaczyć, w jakim on jest położeniu. Czyli tak będzie. Aha, czyli tak, mniej więcej. Do końca go dam. I ustawię go tak, żeby był chyba w takiej. Widzicie, bo to jest taka w sumie kreska, czyli przekręcę ją, żeby była w ten sposób. Pionowo. Nie poziomo. Czy pionowo ma być? Cholera, już nie wiem. Jakbyście to ustawili. Zobaczymy, w jakim ustawieniu jest poziomo. Sobie tak ustawię. Tak, ustawiłem poziomo. Pionowo znaczy się. Pionowo, czyli musi być płytka poziomo. Tutaj zamontowana. I wtedy mamy tą kreskę. Dobra, już wiem, o co chodzi. Jeszcze raz sobie tylko to ustawię. Czyli czerwony jest na górze. Czerwony jest na górze, czarny jest na dole. I co teraz zrobię? No po prostu użyję tutaj fajnego kleju, który będzie to trzymał cały czas w jednej pozycji. T7000. Także ten laser nie będzie się kręcił. Dzięki temu w przyszłości, jak on upadnie gdzieś, to będzie cały czas wskazywał tą samą pozycję. I będzie, mam nadzieję, że będzie pokazywał teraz prosto ten laser wszystko, że będzie działał tak jak na początku, jak był kupiony z fabryki, nie? Także robię sobie pauzę, zakleję to i pokażę wam mniej więcej, jak to wyszło. Dobra, słuchajcie, zrobiłem, ale troszeczkę inny patent. Nie na klej, tylko wziąłem, uciąłem taki kawałek paska taśmy. Nakleiłem naokoło tego lasera, także on po wepchnięciu tam w tą obudowę tutaj nie będzie się obracał naokoło. I popatrzcie teraz, jaki jest rezultat takiego ustawienia. No praktycznie idealnie. Myślę, że teraz może być. Teraz jest ok. Na pewno lepiej niż poprzednio było, bo poprzednio widzieliście, że w prawo dosyć sporo odbiegał. No bardzo ładnie jest ustawione, nie powiem. Teraz, żeby zbadać temperaturę, załóżmy sobie tutaj tej buteleczki. 21 stopni. Spoko. Jeszcze raz sobie zmierzę temperaturę ręki. 34. 33. A zauważcie coś takiego, że chyba nawet dokładniej teraz mierzy? Czy mi się zdaje? 33,5. Wtedy pokazywał 31. Teraz już mi pokazuje 33,5. Być może ma jakiś wpływ ten laser na pomiar temperatury. Cholera wie. W każdym bądź razie jest na pewno lepiej teraz ustawione niż było poprzednio. Zobaczcie. No ja już tak tutaj w domowych warunkach nie ustawię lepiej. Być może oni go jakoś ustawiają, że on cały czas świeci i mają jakąś wzorcową płytkę, na której sobie to wszystko ustawiają. W każdym bądź razie myślę, że jest ok. Gorzej na pewno nie jest. Także zakończę filmik na temat tego termometru laserowego. Mówię, za 16 zł jeszcze bym go kupił z AliExpressu, ale tak, żeby w Polsce go kupić za 4 dychy, to już bym wolał wydać na jakiś krótszy miernik taki do elektroniki stricte z tą termoparą typu K. To było na tyle. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego, to pytajcie się, ale co tutaj wam dużo powiedzieć. Aha, jeszcze przełączanie jest pomiędzy stopniami a Fahrenheita, tak? Czyli
23 stopnie to 73,5 stopnia w skali Fahrenheit. Diodę wyłączamy. W sumie ta dioda, a zobaczmy teraz bez laseru. 33, 7, 8. Albo mi się ręka nagrzała mocniej. Nie wiem. Dobra, model GM320 u mnie na kanale. Taka ciekawostka. Bardzo byłem ciekawy w ogóle, jak to będzie działało z elektroniką, ale niestety nie jestem zadowolony, nie zdało egzaminu i jednak wstrzymam się z zakupem czegoś takiego, bo generalnie miałem coś takiego kupić, ale jak zobaczyłem, jak to mierzy tam temperatury, to no mówię, do kuchni, do kuchni. Jest ok, może być. To tyle, trzymajcie się, pozdrawiam.